Dzień dobry. Dzisiejszego wieczoru chcemy się, popołudnia właściwie, chcemy się oddać piękno duchostwu. Nie będziemy zajmować się niczym politycznym, co powinno być zachętą chyba dla wielu z Państwa, bo mamy już tego dosyć. A równocześnie z drugiej strony będziemy mówić o silnej kobiecie, więc jest to bardzo na czasie. Kobiecie, która wprawdzie już od dawna nie uczestniczy w życiu, ale jednak nagle ciągle się pojawia i jest przedmiot, przede wszystkim jest przedmiot przepięknego albumu, jak wydał wydawnictwo Bosch. Tą bohaterką jest Tamara Łempicka. O niej zaraz będziemy mówić nieco szerzej. W bardzo kompetentnym gronie właśnie do tego tematu pani Maria Anna Potocka, która jest dyrektorem Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Mocak. I nie tylko zdaje się tego muzeum, ale różnych innych instytucji w Krakowie, tak? Dobrze pamiętam? Jeszcze jednej. Jednej. No. Bunkra sztuki, tak. Bunkra sztuki, wspaniale. Profesor Lech Majewski, wybitny grafik książkowy z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dzień dobry. I szef wydawnictwa Bosch, Bogdan Szymanik. Dzięki któremu w ogóle cały ten album powstał, nie tylko album, ale i nasza dzisiejsza audycja. Dzień dobry Państwu. Chciałbym, żebyśmy powiedzieli przede wszystkim coś na temat samej bohaterki naszego dzisiejszego spotkania, Tamary Łempickiej. Nie jest to osoba z pewnością tak bardzo powszechnie znana, a nie słusznie. I prosiłbym może panią Marię Annę Potocką o to, żeby pokrótce, która też napisała wspaniały wstęp do tego albumu, żeby pokrótce powiedziała, co to była za postać w ogóle i co to była za artystka. To była bardzo szczególna postać i również bardzo ciekawa z takiego teoretycznego punktu widzenia. Jestem teoretykiem sztuki, więc mnie ona interesuje również jako forma istnienia twórczego w życiu. Tutaj pan powiedział, że dajmy sobie spokój z polityką. Natomiast jej przypadek jest takim bardzo ciekawym przypadkiem osoby, która miała świetny słuch na politykę. Ona potrafiła przechytrzyć rewolucję październikową, potrafiła wyczuć sytuację Holokaustu i uciec przed nim razem z życiem, ale również z majątkiem. I w jej przypadku sztuka to nie była taki margines przyjemnościowy życia. To nie było bawienie się talentem czy produkowanie pięknych przedmiotów. Tamara Łempicka uprawiała sztukę jako narzędzie do realizowania życia. I tutaj ona jest również bardzo ciekawym przypadkiem takiej geografii twórczości, ponieważ tak naprawdę jej wielkość jest krótka. Ona była bardzo wybitną artystką i to artystką na takim poziomie najwyższego wyczucia ducha czasu i najwyższego połączenia tego ducha z talentem medialnym pomiędzy 1925-1935. To jest ten najwyższy potencjał. Ale oprócz tego całe życie malowała. I taka niezwykła świadomość, prawda? Ponieważ ona potrafiła sobie w pewnym momencie powiedzieć, z tego co ja wyczytałem w pani wstępu, w pewnym momencie potrafiła sobie powiedzieć, że jej czas już się skończył, że ona już nie jest teraz na czasie, że jest demodę i pogodzić się z tym, to chyba nie jest takie częste wśród artystów. Znaczy powiedzmy sobie, że ona miała tą artystyczną podwójną twarz, czyli tą jedną, kiedy chcemy być artystą publicznym, podziwianym, kupowanym, docenianym na takim polu wartościowania sztuki zewnętrznej, ale ona również miała tą ogromną potrzebę wewnętrznego tworzenia sztuki i tworzyła sztukę do końca życia, wiedząc o tym, że to już nie jest ta sztuka, którą ludzie z entuzjazmem przejmą, którą skonsumuje historia sztuki. To już było zdecydowanie bardziej prywatne i wtedy się bawiła w różne eksperymenty, geometrię, abstrakcję geometryczną. To jest taki moment, kiedy artysta czuje, że już go historia nie bierze w pełni i on wtedy zaczyna szeptać. Ale umie się do tego przyznać.
Ale umieć się do tego przyznać przed samym sobą, to nie jest takie proste. Panie profesorze, czy Tamara Łempicka jest najwybitniejszą w tej chwili polską malarką? Kogo pytasz? No, pana profesora. Jeden profesor na sali. Pytam Lecha Majewskiego. Przepraszam, że tak ja rozumiem, żadna praca nie hańbi, także bycie profesorem też nie. Może inaczej w ogóle do tego podszedł, bo na sztukę jest zawsze czas, na modę jest, mija, znowu wraca. Ja myślę, że w tym przypadku, jeśli chodzi o Łempicką, ona kapitalnie się wpasowuje w dzisiejsze jakieś takie zainteresowanie dekoracyjnością, prawda? Czyli tutaj ten sposób malowania, bardzo uproszczony, prawda? Taki, można by powiedzieć, prawie plakatowy, jest jak najbardziej pasujące. Ale ja chciałbym powiedzieć coś takiego, że ważna jest ta książka. Ta książka, którą udało nam się zrobić, chociażby z jednego ważnego powodu. Zresztą rewelacyjny tekst napisany przez panią Maszę Potocką. I to właściwie czytałem sporo różnych takich wypowiedzi na temat Łempickiej, ale tu jest po prostu dla tych, co są niewidomi, a chcą kupić tę książkę, żeby ktoś im przeczytał, to warto chociażby z tego względu. Ja osobiście lubię Łempicką, prawda, poprzez taki dość specyficzny sposób malowania, prawda, wypełniania, jak robili to, prawda, czy impresjoniści, gdzie mieszali dużo kolorów. To jest wszystko bardzo proste i dlatego na dziś, w dzisiejszych czasach chyba no, świetnie pasuje do naszego odbioru, prawda, tej estetyki. Niebywała kariera, bo z tego co czytam, to jest najlepiej sprzedającą się polską artystką w tej chwili, do dzisiaj. Ale mało to co są dwie różne, tak. Mało co można kupić, ale ona jednak dużo zostawiała na rynku prywatnym, więc ciągle się pojawiają rzeczy. Ja. Natomiast wymiar komercyjny jest innym wymiarem niż błogosławieństwo historii sztuki. To błogosławieństwo jest dla artysty najważniejsze. I tutaj ona rzeczywiście dostanie je za okres tych 10 lat. Kiedy to nie było, okej, tutaj jest pewien rodzaj takiej stylistyki plakatowej, tu się absolutnie zgadzam, natomiast pamiętajmy, że to jest okres awangard, to jest okres konstruktywizmu i tutaj w jej obrazach człowiek jest projektem, człowiek nie jest imitacją siebie czy deformacją siebie, jest pewnego rodzaju projektem energii i tutaj jest zabawne to, co ona robiła z kobietami, gdzie kobiety są takimi, no rzeczywiście wbite w rzeczywistość, natomiast mężczyzna to jest mebel życiowy. To są przesuwane istoty, dość pozbawione energii, które ona traktuje też jako projekty. Tutaj bardzo należy zwrócić uwagę na portret, który namalowała mężowi w momencie, kiedy już nie to, że tam poszedł z jakąś inną do łóżka, ale opuścił ją dla przyzwoitej kobiety, którą chciał mieć takie normalne życie. Nie dokończyła tego portretu, prawda? Ręka, lewa ręka, ręka od serca jest nienamalowana. Mężczyzna się nie dokończył w jej życiu. Nie dokończył się jako projekt. U Tamary Łempickiej z tego okresu, kiedy była takim tygrysem życia, każda rzecz w malarstwie jest bardzo mocnym przekazem. Ona jest taką silną kobietą. Dzisiaj bardzo stawiamy na silne kobiety, również dzięki właśnie przez to, o czym pani w tej chwili mówi, że ona dyktowała warunki właściwie, ale zaczynała z tego, co przeczytałem również pani w znakomitym wstępie, tutaj podzielam absolutnie to zdanie, zaczynała od tego, że podpisywała się Łempickim, ponieważ nie była do końca pewna, że nazwisko, żeńska forma będzie odpowiednio się nadawała do tego, prawda? Więc jednak nawet ona na początku musiała się trochę maskować. To był trudny czas dla kobiet, więc nie było tak łatwo.
Znaczy, łatwy czas jest tylko wtedy, kiedy ma się uzbrojenie. Nie. Dzisiaj jest czas kobiet i to już jest łatwiejszy czas dla kobiet. Oczywiście, ponieważ mamy dostęp do wykształcenia i mamy tą intuicję, którą wyrobiłyśmy sobie przez 2000 lat walcząc z wami. Mamy podwójne uzbrojenie, także kobieta dzisiaj jest niezwyciężona. No tak, jeśli sądzić, że 2000 lat tam... Istotnie. Bogdan Szymanik, który jest szefem wydawnictwa i pomysłodawcą całego albumu, chce się zapytać, dlaczego właśnie wybrałeś taką, no te postaci, dlaczego ona wzięła w górę w pewnym momencie, bo rozumiem, że było dużo propozycji różnych. No, najprościej byłoby powiedzieć, że w naszym portfolio mieliśmy zawsze intencje, żeby najwybitniejszych polskich artystów, malarzy mieć, żeby wydać właśnie każdą książkę o malarstwie. Zaczęliśmy oczywiście od Matejki, nie skończyliśmy, bo dalej kontynuujemy. Dzisiaj ostatnim albumem jest właśnie Łępicka, której nam brakowało, bo tu profesor Majewski zapytany, czy jest najlepszą malarką, nie odpowiedział i słusznie, bo to nie jest dyscyplina sportowa i to jest niemierzalne. Natomiast możemy powiedzieć śmiało, że jest najsłynniejszą malarką polską i rzeczywiście jej obrazy osiągają niebywałe kwoty. Rekord jest 20 parę milionów dolarów i to jest absolutnie najwyższa cena za obraz polskiego malarza. Więc tutaj pobiła wszystkie możliwe rekordy. Także naturalnym było dla nas, że ta artystka, która no niezwykłą zupełnie popularnością ucieszyła się w latach 30. głównie, choć do końca swojego życia była traktowana jako dama, celebrytka na tamte czasy. Ona stworzyła siebie, niezależnie od malarstwa i stylu, który jest no właściwie niepowtarzalny, to stworzyła siebie. O tym bardzo ładnie pisze Maria Potocka, bo ona wykreowała również swoją osobowość. Znała się i przyjaźniła z wieloma ludźmi z arystokracji, łącznie z królowymi i oczywiście z całą masą artystów, szczególnie w okresie, gdy mieszkała w Stanach Zjednoczonych. A wyjechała do Stanów w 1938 roku i tu słusznie zostało zauważone, że ona miała to niezwykłe wyczucie czasu i niezwykłe wyczucie polityki, a ponieważ przeżyła rewolucję rosyjską, była zdecydowaną antykomunistką, a wyczuła znakomicie nowy totalitaryzm, który się rodził w Niemczech. I w 1938... Świetnie wykorzystywała wszystkie najnowsze właśnie zdobycze marketingu, to o czym mówiłeś. Snobizm, prawda? Tutaj ewidentnie tym się posługiwała namiętnie. Widzę, że jej głównie malowała baronów i hrabiów, właściwie poniżej tego nie schodziła, prawda? To były dobre ceny. Dobrych też biznesmenów mogła malować i to bardzo skutecznie. Natomiast dla mnie zachwycające było to, że ona miała niezwykłą siłę. Przyjechawszy do Paryża, była osobą absolutnie nieznaną, właściwie jeszcze nie malującą. I robiła założenie, że ona będzie słynna i zrobi karierę i będzie słynną malarką i do tego doprowadziła, bardzo ciężką pracą zresztą. Trzeba ją za to podziwiać. Wypracowanie własnego stylu, tutaj inni rozmówcy potrafią to na pewno więcej o tym powiedzieć, ale nie ma co do tego żadnej wątpliwości, że jest to styl oryginalny i jej własny. Dzisiaj podziwiany na świecie. Jeszcze dodam jedno zdanie bardzo ważnego. Dzisiaj świat celebrytów amerykańskich jest zachwycony malarstwem Łępickiej i między innymi Madonna, Nicholson, Barbara Streisand. Wszyscy mają obrazy Łępickiej, a Madonna cały szereg swoich występów stylizuje pod Tamarę Łępicką, że czasami ją naśladuje. Ona była taką prekursorką celebryctwa właściwie. Bardzo umiejętnie się posługiwała tym sposobem bycia, żeby właśnie również nie być tylko zamkniętą w pracowni jakąś malarką, tylko właśnie brylowała, ona musiała błyszczeć. To była taka część strategii, prawda?
No tak się spodziewam, że to, ja myślę, że nawet rzekłbym pewnego założenia, to było jej naturalne środowisko, ci ludzie, z którymi ona się przyjaźniła i wśród których chciała być zresztą. Tam mamy w książce jedno ze zdjęć, jest Salvadore Dali, wiemy, że znakomity była Picasso i cały szereg artystów tamtych czasów i w tamtym środowisku była ceniona. Jeszcze dwa słowa o cenach, bo one zawsze poruszają nasze umysły, więc ona, jej obraz, ten za 20 parę milionów dolarów, tutaj jest dużo do odrobienia, ale ona, to jest drugi co do ceny obraz kobiety na świecie, w historii malarstwa. Natomiast mówię do odrobienia jest dlatego, że niesłusznie obrazy malarzy, mężczyzn są niestety wciąż znacznie droższe. Peter Van Gogh, prawda, 100-kilkadziesiąt milionów. No tak. Jest pewna różnica w czasie też. Czyli trzeba poczekać, uważa pani? Nie, poza tym jednak tam troszeczkę był mocniejszy wkład w rewolucję malarstwa. Tutaj malarstwo się dostosowało do pewnego ducha czasu i jak gdyby nie zrobiło wielkiej rewolucji, włożyło dużą jakość jako komentarz. Natomiast tamten był rewolucjonistą i tu się lepiej zarabia w momencie, kiedy się już straci życie. Ale to jest jeszcze... Jeszcze jest jedna ważna rzecz, to pytanie jest, jakie obrazy są dostępne na rynku, bo to nie jest tak, że o, chciałbym sobie kupić Van Gogha, patrzę, gdzie on jest do sprzedania. Nie ma tego. Natomiast ja jeszcze chciałem tutaj odpowiedzieć pani Marii Potockiej, że my jesteśmy w wydawnictwie bardzo feministyczni. Ostatnie trzy książki, jakie realizowałem, to dotyczyły akurat kobiet. Niedawno żeśmy wydali Styrieńską, później Bauman, teraz Łębicką. No one są dość podobne i również pewna stylistyka tak stricte plastyczna jest podobna. Tak, jeśli Styrieńska, tak, zresztą pani pisze o tym, bo rzeczywiście, no to jest mniej więcej ten sam okres. Zresztą akurat chyba i jedna i druga była niezwykle pracowita, bo tu jest strasznie ważna rzecz, że my mówimy o tym, że ona była celebrytką, ona była kobietą, która wiedziała, co chce, to jest po pierwsze. Po drugie, była niezwykle pracowita, bo to nie jest tak, że jestem celebrytką, sobie namaluję obrazek, sprzedam. Nie, to są godziny wysiedzenia, żeby to wszystko stworzyć, prawda? I Stryjeńska, i Łępicka to były tytany pracy, bo nie jest to tak, że się postanowię, że w ten sposób będę malować i to zrobię. Nie, do tego trzeba czasu po prostu. Trzeba dojść do czegoś takiego, stworzyć ten pewien sposób, styl. I to jest, wydaje mi się, że w tym przypadku no, niezwykle ważne i przy jednej pani, i przy drugiej. To jest, ja chcę powiedzieć, przepraszam, wejdę słowo, ale o trzech paniach, których albumy wydaliśmy, więc ten czas kobiet, o którym wspomniałem, nie jest przypadkowy. Zofia Stryjeńska i Rychał Bauman. Niezwykle interesująca osoba, która całe życie w Danii spędziła i teraz Tamara Łępicka. Nie ma w tym żadnego przypadku, do tego oczywiście Maria Potocka napisała tekst i Marisa Łępicka, która napisała tą drugą część tekstu, tą bardziej osobistą, więc w ogóle dominują w moim wydawnictwie kobiety, to widać na każdym kroku, już nie powiem o redaktorkach i wielu innych osobach. Po prostu jestem feministą. No. W tej rodzinie Łępickich zresztą panuje straszliwy matriarchat, dlatego że nie tylko, że jest prababcia właśnie Tamara Łępicka, ale później są chyba same kobiety w tej rodzinie. Tak. Ty dochodziłeś do prawa. Silne kobiety. Ale i same, w ogóle nie ma nikogo innego. Ty dotarłeś w ogóle do prawnuczki. Który facet by wytrzymał? Opowiem w dwóch słowach, jak to było. Tutaj do mnie przyjechał na jesieni ubiegłego roku prezes Fundacji Kościuszkowskiej. Rozmawialiśmy o innych sprawach, był zainteresowany paroma naszymi książkami, między innymi tam Polska 100 lat. I ja mu wspomniałem, że brakuje w naszym portfolio Tamary Łępickiej i nie wiem, jak dotrzeć do spadkobierców, właścicieli praw. I on mówi, nie ma problemu, ostatnio robił jakąś fundacji w Nowym Jorku wystawę małą i znał Marisę Łępicką i jej matkę Wiktorię.
i podał adresy. Skontaktowałem się, no parę razy rozmawialiśmy na Skype'ie, wymienialiśmy maile i umówiłem się z nią w Colorado w marcu, gdzie no, w tym czasie zwykle jestem na nartach. Okazało się, że ona świetnie jeździ na nartach, jest instruktorem narciarskim. Spędziliśmy trochę czasu wspólnie i ona z wielką pasją opowiadała o swojej prababci. Zachwycona, żyje tym i kompletuje wszystkie materiały. Cały założyła taką fundację Tamara Łempicka Estate. Oni działają, więc po powrocie do Polski zaproponowałem jej wariant i tutaj od razu powiem, że to nie jest tylko kwestia jednego albumu, tylko zaproponowałem ten projekt, wielki projekt Tamara Łempicka. Ten wielki projekt zaczął się od kalendarza, olbrzymi 50 na 70 cm. Drugą rzeczą jest ten album i to nie jest ostatnia rzecz. Jednocześnie pozyskaliśmy prawa do reprodukowania dzieł sztuki na wyłączność na Europę Wschodnią. Na płótnie, na papierze i różnego rodzaju druki możemy i chcemy wykonywać. Osobiście widzę rosnące na całym świecie zainteresowanie twórczością Tamary Łempickiej, co oczywiście mnie bardzo raduje. No i znakomicie się z Marisą Łempicką współpracuje. Świetna dziewczyna, zresztą w książce ona jest, nie pamiętam na której stronie, ale jest, to jest piękna dziewczyna i dziewczyna, która no, jest pasjonatką. I taka fascynacja jej prababcią, prawda? Wydaje się, że to jest przecież zupełnie inne pokolenie, natomiast ona opisuje ją z taką estymą to i z takim, widziała w niej jakąś no, niesłychaną osobę, opowiada, jak to była wielką postacią. Czy to rzeczywiście, to się potwierdza, co mówisz, że ona jakiś niesłychany wokół siebie, wokół tego tworzyła taką mitologię właśnie tej swojej prababci. Tak rzeczywiście było. Ona miała 8 lat, jak prababcia umarła. Chodzę, żeby zaznaczyć, że to w dwóch językach jest ta książka wydana, i po polsku, i po angielsku. Dwie osobne, o tym trzeba pamiętać. Tak, no już zresztą pierwsze egzemplarze do Stanów Zjednoczonych poleciały, no wzbudzają zainteresowanie. Z radością przyjąłem opinię Marisy Łempickiej, która powiedziała, że to jest najlepiej wydana książka, a to by ich było. Więc również zaprojektowana przez Lecha Majewskiego. Chciałem jeszcze zapytać o polskość Tamary Łempickiej. Ona podkreślała zawsze, że jest Polką, ale tak naprawdę przecież w Polsce chyba nigdy nie mieszkała nawet, prawda? No urodziła się w Warszawie, choć niektóre źródła mówią o Petersburgu, natomiast w tamtym czasie arystokracja polska dość często pomieszkiwała w Petersburgu i tak jej się to ułożyło. Bardzo dużo jeździła po Europie ze swoją głównie ciotką. I tam zwiedzała oczywiście z nią wszystkie muzea i to było pierwsze takie zainteresowanie malarstwem, a potem no, dopadła ją rewolucja w Petersburgu. Ona o tym opowiadała, to było rzeczywiście straszne. Udało jej się wyrwać do Paryża. Była Polką bez kompleksów. Nie usiłowała ani przez chwilę stać się francuską w Paryżu czy Amerykanką w Stanach Zjednoczonych. Była Polką i do tego się przyznawała całe życie. Dzielna, odważna i bez kompleksów. Co nie było łatwe, dlatego że ja czytałem o tym, że było nawet takie powiedzenie we Francji polski hrabia. Polski hrabia oznaczało to kogoś, kto nie był naturalnie hrabią, ale tak się składało, że każdy Polak, który tam się zjawiał, który tam trafiał, podawał się za jakiegoś arystokratę. No to oczywiście tworzyło wokół niego jakąś tam pozycję udawało. Ona nie bała się tego, że będzie to jakaś odczytane jako mistyfikacja pewna. Tak, nie miała obaw. Ja mówię, no podkreślam to z całą mocą, że ona była pozbawiona kompleksów, miała strasznie dużo wiary w siebie. Dziewczyna, która rozmawiała w kilku językach, była bardzo oczytana, znała znakomicie Europę, kulturę europejską, o malarstwie nie wspomnę, ale
ilość muzeów, które ona zwiedziła, jest niezwykła. No, jest niewykluczone, że Maria Potocka z racji na zawód też zwiedziła dużą ilość muzeów, ale można zazdrościć Tamarze. I była taką rzeczywistością. To, że ona przerzucała się tak z kraju do kraju bardzo z dużą łatwością, to też pokazuje, że nie miała tych obaw, że prawda, porzucała Rosję na rzecz Francji, potem Francję na rzecz Stanów Zjednoczonych. Potwierdzacie? Na pewno nie można napisać tego życiorysu, który dość często u wielu występuje, urodził się tu i umarł tu. Ona jednak była aktywna w międzyczasie, na przestrzeni między urodzeniem a śmiercią coś zrobiła. No, co do tego nie mogę powiedzieć, ale nie była tak bardzo uzależniona od okoliczności. Potrafiła sama narzucać pewne trendy, pewne rzeczy, które ona dyktowała warunki, prawda? Tak, tak rozumiem. Przypomina model amerykański, gdzie Amerykanie nie mają żadnego problemu z przemieszczeniem się. Dzisiaj Los Angeles, jak jutro trzeba w Nowym Jorku, to jestem w Nowym Jorku. Tam trak zawiesie moje meble, prawda? Ja wynajmuję mieszkanie. Ta mobilność była u niej niezwykła, a jak na tamte czasy, to naprawdę niezwykła. Nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej mobilne i też się rusza za pracą. Ona też w jakimś sensie za pracą. Jechała do Nowego Jorku, pierwsze wyjazdy jej były w związku ze znakomitymi zleceniami, które miała. Jak już uzyskała określony poziom sławy, wiele osób marzyło, żeby namalowała ich portret, czy ich żony, czy ich mężów. I ona to robiła. Ameryka zawsze najbogatsza potrafiła znakomicie płacić, a ona była ciekawa świata, już niezależnie od tej kwestii materialnej. To dla niej było zawsze interesujące przeżycie. Mogę tu dodać, bo wydaje mi się, że dość ważna. Tak, mogę? Tak? Bo wydaje mi się, że dość ważna jest taka sytuacja jej, gdzie ona raz ma majątek, raz traci majątek, ale gdzie ona potrafi swoim malarstwem, swoją sztuką zarabiać w ogóle, bo to jest ważne, prawda? Bo znamy wielu artystów, którzy byli wybitni, ale nie udawało im się zarobić takiej ilości pieniędzy, że tak jak mówicie, że raz była w Paryżu, później się przeniosła do Nowego Jorku, a później jeszcze kupiła sobie w Meksyku w ogóle we wspaniałym miejscu haciendę. No to i mężowie, i jej talent malarski no, przyczynił się do tego. Ale widzę, że Jurek tutaj do nas zawitał, Jurek Bralczyk. No, on to będzie miał dużo do powiedzenia o kobietach. Zniknął nam pan profesor. O, jest pan profesor, witamy serdecznie, witamy. My tu o kobietach dołącza do nas witamy serdecznie, rozmawiamy na razie o Tamarze Łempickiej. Właśnie słyszałem. Nie wiem, czy mnie słychać teraz jest, chyba nie. Słychać. Słychać. Tak, no i bardzo to ciekawa osoba, ale my musimy ciągle szukać tych polskości. Tutaj Michał akurat reprezentował to. Ile w niej Polki było? Czy ja wiem, czy to takie ważne. Należała do świata i tylko przez to możemy być z niej dumni, że nie, akurat nie musiała tam eksponować swojej polskości, ładnie malowała i tyle. Ja pytałem o to, ponieważ ona zawsze podkreślała, że jest Polką. Dla mnie było to dosyć... Tak, tak. No może. Nie wiem. No tak. Tak. No dobrze. To bardzo, ale bardzo ja kikałbym przy tym, to wie. Znamy. Tak, to ciągle myślimy o tym, że trzeba tę Polskę promować i ciekaw jestem, czy inne jakieś narody też tak właśnie myślą, i jak my musimy się popromować i ciekawe, czy we mnie jest dużo Francuza, czy Holendra. Nie jestem tego pewien. To wynika oczywiście z kompleksów naszych, no ale to już jest inne. Nie, pozwolę sobie być w niezgodzie z tobą. Mianowicie myślę, że każdy kraj troszkę dba o swój wizerunek.
I ten wizerunek to jest między innymi, to są osiągnięcia właśnie kultury, artystów, ludzi, wybitnych Polaków, wybitnych Francuzów, wybitnych Niemców. Nikt nie skrywa, jeżeli ma noblistę poetę, no to o tym mówi. Jeżeli ma, nie wiem, noblistę z chemii, też się tym chwali. Każdy naród, to jest naturalne. Mówię o wizerunku, nie mówię, oczywiście zgadzam się, że pewna ilość kompetencji po stronie polskiej istnieje, ale ja podkreślam, że Tamara Mempicka była Polką bez kompleksów. I wiemy, jak wiele osób wyjechawszy w świat, gubi język po paru miesiącach, albo staje się za wszelką cenę Amerykanami, Francuzami czy Holendrami. U niej tego nie było. Ona pozostała Polką, mówiącą w kilku językach, poruszała się po całym świecie, nie podkreślała na każdym kroku, ale się nie wstydziła swojej polskości. To jest ładne. Się to podoba. Ale tu można dać jeszcze inną tezę dotyczącą polskości. Mianowicie jednak w tamtym czasie Polska to była słabość. Być Polakiem to nie była żadna siła, żaden taki background, który można było rzucić, tak jak arystokratyzm czy inne walory. I być może, że dla niej to było pokazanie zakresu zwycięstwa. Jestem Polką, a mimo to zwyciężyłam Francuzów, Amerykanów, Włochów. Jestem, mimo że wyszłam z polskości, która jest słaba, nie wiem, czy przypuszczała, że będzie silna, bo na razie nikt tego nie przypuszcza. Nie było walorem. Tak, i to mogło, tutaj mogło. To była kobieta o dość pokrętnym pojmowaniu życia, ponieważ ona wiedziała, że musi manipulować światem na bardzo wielu poziomach. I potrafiła to robić. To nie dość, że kobieta, to jeszcze Polka. Wszystko przemawiało przeciwko niej. Tylko tyle, że nie była murzynką, to jedyne w tym wszystkim. Ale już samo to, mimo jest tutaj bardzo znaczące, mimo że Polka, a może tak odwrócimy to, mimo że była taka znana i wspaniała, to była niestety Polką też. No, to nie jest chyba tak, żebyśmy mieli prawo do takiego szczycenia się często wątpliwą polskością. Zawiesił się nam profesor. No ja, bo po takim zdaniu też nie byłem. Ale nie, to niestety Polką... Białorusko-żydowski Mickiewicz, tatarski Sienkiewicz i tak dalej, armeński, słowacki, ormiański. No i tak właściwie przejdziemy, czeski Matejko i białoruski Moniuszko. A Puszkin? Tam nie zostanie. Proszę? A Puszkin? To może Puszkin. Może Puszkin, tylko w Gogolu 1/4 była. A tak to zrobił, literaturę nam zrobiło paru Żydów i Niemców. Muzykę Francuz z Białorusinem. No jak można w ogóle żyć? Malarstwo Czech nam zrobił. No, kochani moi, no już nie podkreślajmy tego tak bardzo, tej polskości. A, przepraszam bardzo, a profesor Majewski, a profesor Blalczyk, a Penderecki, a Górecki, a Lutosławski, a Tomaszewski, a paru innych. No Boże kochany, no bardzo dobrze, że był ten tygiel, że jeden był białorusko-polski. Ale my się do pochodzenia na razie jeszcze nie przyznajemy. Tak, my nie jesteśmy mimo. Tak to Masza powiedziała ładnie, mimo że Polka. A może zapytać, czy Mempicka nie była Polką, to byśmy się nią tak interesowali. Obawiam się, że nie. No właśnie, i to jest główny dla nas powód, bo było jeszcze. Tak, no tak, no ale kto się nie zainteresuje? Polacy powinni. Przepraszam, że gram adwokata diabła, ale tak mi trochę to zawsze mi się przypomina ten Gombrowicz, który śmieje się z Polaków, jak to szczycą się Kopernikiem czy innym Chopinem. I że to jest nasza osobista zasługa, każdego zasługa Polaka. Tak, że to nasza zasługa. Pokazujemy tym kompleksy swoje. A może spróbujmy, zachwycając się Mempicką, nie podkreślać jej polskości. Może wtedy ona wyjdzie w sposób trochę bardziej elegancki.
No tak spróbujmy o niej poopowiadać. Oby, jako tak malarce. Że Polka to nie elegancka od razu. No. Tak, jeśli idzie o Łempicką, zainteresowanie nią jest całego świata i mam przekonanie, że tak jak Francuzi się kłócą z Polakami o Chopina i widać im na tym też zależy, to nie jest takie obojętne. Ja bym nie przesadzał tutaj z naszymi polskimi, że wszyscy mamy polskie kompleksy. Nie, zapewne jest coś takiego, bo każdy naród musi się dowartościować. My wciąż mamy ten bagaż 120 paru lat niewoli, nieobecności kraju na świecie, więc się być może musimy bardziej dowartościowywać niż Francuzi, którzy mają pewną ciągłość historyczną, a jednocześnie w kulturze stanowią no, absolutną awangardę, no, są na szczycie powiedzmy. Mogę tu się włączyć. Mi się wydaje, że dzieło artysty jest w ogóle podstawą tego wszystkiego, a tak. rozważania prawda, pochodzenia, rozważania mieszaniny w ogóle narodowościowej jest sprawą bożeną. Pamiętamy, że zwłaszcza okres XIX-wieczny przy tych wszystkich przemianach, prawda, przy tych rewolucjach, przy zawirowaniach, no powodował, że rzeczywiście mieszanina była no duża, no wspominamy o tym, że Polski nie było, prawda? Byliśmy tutaj gdzieś Rosją, jakąś Austrią, Niemcami i w związku z tym, no tak się złożyło. Jeśli artysta, tak jak mówimy o Matejce, tworzył tu w Polsce, on jest przede wszystkim polskim artystą, prawda? A że pochodzenie miał takie i inne, no to jest dopiero drugą rzeczą. I my się utożsamiamy z dziełem artysty, prawda? A że się utożsamiamy z tym dziełem artysty, w związku z tym nie jest naganne mówienie o nich, że to są polscy artyści. Tak to jest. Przypadek może Picassa jest troszeczkę inny, ponieważ on był Hiszpanem, prawda? Ale twórczość jego była bardzo hiszpańska, mimo że mieszkał we Francji. No i tak chyba powinni się trochę patrzeć na to. Zapytam wobec tego, co jest polskiego w malarstwie Łempickiej, bo jestem niedokształcony i nie wiem, ale bo jak patrzę na Matejkę, no to tak nawet od razu widać, że hołd pruski czy skazanie skargi to coś z Polską miały wspólnego. Znaczy u Łempickiej cokolwiek miało wspólnego z Polską. A u Fangora bardzo dużo polskości widać. Dobra. Łempicka, o niej rozmawiamy. I no rozmawiamy o tej wspaniałej Polsce. Wracając do Matejki, no spójrzmy na to, jednak człowiek, który patrzy na historię Polski i to większość osób robi wobec historii, to wielka, wielka duma. A Matejko głównie malował sceny, które były klęską polityczną. Mamy Wiedeń, mamy hołd pruski, mamy Konstytucję 3 maja, to są wszystko klęski polityczne. One miały swoją wielkość, głośność, natomiast były źle rozegrane. Bitwa pod Grunwaldem, pierwszy symbol tego wszystkiego. Także ta polskość Matejki, jako człowieka dumnego z historii, nie była taka wielka. Natomiast... Nie zgadzam się. Kompletnie się nie zgadzam. To tak jakbyśmy powiedzieli, że Sienkiewicz odmalowywał wyłącznie klęski, bo przecież i potop, no to straszliwa klęska i wojny ukraińskie także, już nie mówiąc o panu Wołodyjowskim, który klęską jest koszmarną. No ale on to dla pokrzepienia serc malował i pisał, a Matejko też dla pokrzepienia chciał pokazać tego Prusaka, który hołd składa i tego Polaka, który choć na chwilę, ale jednak wygrywa. A co będzie potem, to będzie potem. To się dzieje wtedy. I to akurat jemu się chciało pokazać coś tak. A nawet gdyby malował tylko nieszczęścia, to też byłoby to polskie. Bo my nie mówimy teraz, czy ktoś sławi sukcesy, czy też ubolewa nad klęskami. Mówimy o tym, że coś polskiego tam jest. Otóż u Łempickiej, no przepraszam, no pokażcie mi choć jeden kawałek, który byłby biało-czerwony. Ale my nie uznajemy. Ale przed chwileczką pan Lek powiedział jedną rzecz. Przecież Matejko, on wrósł w ten kraj. On czuł tą historię. Do tego stopnia, że się stał antysemitą. Obojętnie skąd pochodził, jest Polakiem,
ponieważ malował Polskę. Tym samym w jakiś sposób zaprzeczył polskości Tamary, która nie miała żadnego backgroundu takiego kulturowego polskiego. Nie żyła z tymi ludźmi, nie doświadczała tych miast, tego pejzażu, tej historii. Ona stąd pochodziła, czyli tym samym jest to artystka francuska. No to wszystko prawda, ja na chwilę się rozłączę, bo jeszcze nie jest moja pora, ale to ale poczekaj, trochę namieszałem. Szkoda, ale chciałem... Lechu, dopowiedz, Lechu, bo ja kurier do mnie przyjechał prawdopodobnie. Powiem, słuchaj, to jest taka sytuacja, ona była po prostu malarką pochodzenia polskiego, no to jest... I to jest piękne. Zające, wiesz. Natomiast ja chciałem jeszcze do tego Matejki, do tego nieszczęsnego obrazu, który... Ja proszę, może byśmy wrócili na tory. W tym obrazie najważniejsza rzecz jest i mnie się wydaje, że jest zabicie Ulricha von Jungena. To o to chodziło. Wszystko w tym obrazie jest podporządkowane tej jednej, jedynej scenie. I dlatego to jest według mnie to jest najprostszy obraz Polski, jaki jest. Michale, ściągnij. Natomiast tu Jurek uciekł, Poczekaj, jeszcze skończę. Tu padło słowo Chopin, prawda? Padło nazwisko Chopina. Ja miałem niedawno takie spotkanie z okazji prezentacji polskiej sztuki we Francji i z Francuzami wyraźnie im powiedziałem, no wszystko w porządku, ojciec Francuz, matka Polka, możecie mówić, że to jest francuski, ale w tym przypadku pokażcie mi muzykę francuską w jego twórczości. No to jest bardzo polska muzyka, prawda? Począwszy od tematów, od nawiązań do polskiego chociażby folkloru i tak dalej. Ale sugeruję wrócić do tematu. Popatrzcie, jak nas to rozogniło. Dopiero to spowodowało wzrost Przepraszam, z profesorem Bralczykiem nigdy nie udało mi się zacząć tematu i pozostać przy nim. I tutaj też znakomite... Ale ma znakomite tutaj bibliotekę widać z sowami. Znakomitą, potwierdzam. Michale. Natomiast to, że nas to tak rozogniło, że nie to jak co... jako artystka prezentowała i tak dalej, tylko czy była Polką, czy nie, to jakby głównie nas tutaj zaczęło zajmować. Ale dlatego nie przez przypadek zadałem pytanie, czy zainteresowalibyśmy się również i wy również, wydawcy i autorzy tego albumu Łępicką, gdyby ona nie była Polką, no to jednak dla nas stanowi jakąś jej wartość, prawda? Nie, no ja się oczywiście zgadzam. Powiem tak, trochę coś nieco szerszego. Ja jednak jestem zwolennikiem budowy pewnego wizerunku Polski i wykorzystując mocne polskie marki. Miałem kiedyś długą rozmowę z dyrektorem Instytutu, prezesem właśnie Instytutu Marki Polskiej. Silne marki trzeba wykorzystać w promocji. Tamara Łępicka stała się silną polską marką. Po prostu. Natomiast zdecydowanie mam chęć, żeby te albumy nasze zaistniały na świecie. Dlatego pierwsza wysyłka właśnie była do Stanów Zjednoczonych i chcemy pokazywać Tamarę Łępicką wszędzie. W tej książce nie piszemy cały czas, że ona jest Polką. Natomiast potwierdzam, że ona się do tej polskości przyznawała. Mi się to nie tyle podoba z powodu moich kompleksów, bardziej z uznania dla jej braku kompleksów. Bo tutaj Masza Potocka, mówiąc o tym, że w tamtym czasie osoba gdzieś tam od niedźwiedzi przyjeżdżająca do Paryża, do tego jeszcze Polka i do tego jeszcze kobieta i chce zrobić karierę, to trzeba było mieć niezwykle dużo silnej woli, żeby nie odciąć się od korzeni po pierwsze, a po drugie, żeby zrobić tą karierę. I jej się to udało. I to jest godne poprzez Polaków, ale przez cały świat. Mogę coś dodać? Mogę? Ale gdzieś nam zniknęła pani Masza, nie wiem czy... Ale mogę ja w międzyczasie dodać coś? Wydaje mi się, no, tutaj ważna rzecz w ogóle, o której zaczął pan Bogdan Szymanik mówić. Ja chciałem podkreślić, że to jest wydawnictwo wydające przede wszystkim polskie książki. Tu się rzadko zdarza, żeby powstawały książki w ogóle no, zagraniczne. Tu nie ma przedrugów i tu chwała, że czymś takim się zajmuje.
jest dość duży problem w ogóle ze sprzedażą polskich książek i promocją polskich książek za granicą. Wszystkie instytuty kultury ze wszystkich krajów posiadają zaplecze handlowe w postaci sprzedaży książek, różnego rodzaju innych rzeczy związane z danym krajem. U nas przekształcono instytuty w instytucje dyplomatyczne, placówki dyplomatyczne, które nie mogą handlować tymi książkami. I to uważam za kuriozum. Jeśli Państwo chcecie kupić jakąkolwiek książkę o sztuce, czy płytę o sztuce czeską, francuską, niemiecką, wystarczy pójść do ich sklepu w Warszawie i sobie kupić. Natomiast w żadnym kraju nie kupicie Państwo żadnej książki poprzez instytut, prawda? Im nie wolno sprzedawać, ale za to pysznią się jako dyplomaci i mogą chodzić na różnego rodzaju przyjęcia dyplomatyczne. To jest klęska. Od lat... No i to w jaki sposób sprzedawać książki? To prawda, dzisiaj przez internet się sprzedaje, ale to nie to samo. Może już zostawmy rzeczywiście akurat tę tematykę, bo bardzo dużo jej poświęciliśmy miejsca, a wróćmy do katedry. Wasz album jest przepiękny po prostu, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Wracając do tego, o czym mówiliśmy, jest przygotowany i wydrukowany w Polsce. Wiem, że w początkowym okresie istnienia wydawnictwa musiałeś drukować te książki za granicą. W tej chwili one wszystkie już powstają u nas, prawda? Tak, no to jest przykład tego, co się zadziało w Polsce. Jak te ponad 25 lat zaczynałem wydawanie albumów przede wszystkim, to cały czas drukowaliśmy, przez kilkanaście lat drukowaliśmy w Hongkongu, w Słowenii, we Włoszech, bo polskie drukarnie były na bardzo niskim poziomie. Natomiast dokonał się niezwykły postęp, o którym trzeba powiedzieć. Drukarnie, często korzystając ze środków unijnych, zakupiły znakomity sprzęt. Są usprzętowione równie dobrze jak wszystkie zagraniczne. Ludzie się nauczyli, technologia się posunęła dalej, CTP, czyli computer to plate, się zaczęło. Już nie wysyłamy jakiejś gigantycznej ilości, pół tony filmów, żeby wydrukować jakiś album. I ten postęp jest godzien pochwały. Dzisiaj rzeczywiście 99% książek jesteśmy w stanie drukować w Polsce na europejskim poziomie. To jest strasznie miła informacja. Podobna jak to, że mamy jedne z najlepszych stacji benzynowych i jedne z najlepszych stadionów na świecie. Bo nowe, prawda? Bo nowe. I nasze drukarnie piwo, też... Piwo. No z piwem tu jest dyskusja, ale powiedzmy, że parę rzeczy rzeczywiście nam się udało. I dzisiaj jak jesteśmy, nie wiem, w Niemczech, w Austrii, bywa, że te stacje benzynowe, one mają już po 20-30 lat, są po prostu gorsze. U nas 90 czy 80% stacji powstało w ostatnim dwudziestoleciu i to widać, to jest zauważalne. Ale wracając do drukarni, ten postęp jest niezwykle uroczy, bo po prostu zeszły się standardy. Oczywiście dużo zależy jeszcze od doboru papieru. No, papier dobry jest oczywiście papierem droższym. Bywa, że są wydawcy, którzy oszczędzają na tym wszystkim. No, my zdecydowanie stawiamy na jakość. Ja się zawsze śmieję, że mam z tyłu za biurkiem napisane jakość głupsze, tak jak Clinton kiedyś miał, gospodarka głupsza. I w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o promocję Polski, to ten element chyba jest najistotniejszy. Dlatego niezależnie, no owszem, można zaczynać od Łempicki znanej, ale niekoniecznie dlatego, że Polka. Ale wydawaj wobec tego książki, które naprawdę zainteresują też Zachód, a będą w Polsce drukowane. Niech to będzie na przykład trochę tego wielkiego malarstwa, które w Polsce jest, żeby można było zachodniego czy wschodniego, wszystko jedno. Dlaczego na przykład nie mógłbyś wydać jakiejś znakomitej książki o ikonach też. I później przez to, że to właśnie polska książka w takiej jakości może zająć może miejsce promocji kultury w ogóle światowej, to dopiero będzie promocja Polski. Do szczegółu się przyczepię. Tyle razy u mnie byłeś i nie zauważyłeś, że ja trzy różne albumy o ikonach wydałem.
Dobrze, rzeczywiście, zapomniałem o tym, bo dla mnie ciągle mało jest jednak tej Rosji. Nie, ale przyjmuję oczywiście z uwagą to. Jest problem techniczny, żebyśmy wydali na przykład Salvadore Dali. Dotarcie do tych materiałów jest niebywale trudne i niebywale kosztowne, a jednocześnie rynek polski jest rynkiem bardzo ograniczonym. Trzeba pamiętać, że poruszamy się na rynku ludzi nieczytających. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. Oglądających w takim razie. Ale... Nie, to jest cały czas bardzo niewielka część populacji, która czyta. Przypominam każdemu i zawsze, że jesteśmy w ostatnim miejscu w Europie, jeśli chodzi o czytelnictwo i tego się szybko nie zmieni niestety. Więc wydawca musi mieć świadomość, że jak wyda wielką sztukę osoby spoza Polski, to szansa sprzedaży tego jest stosunkowo niewielka. Natomiast wydanie jednak artysty polskiego też zresztą to nie są oszałamiające nakłady, żeby była jasność, ale rodzi szansę, że spopularyzujemy sztukę jakoś i pokażemy trochę Polakom. Przy czym, jeszcze wracając do Jurka, chcę ci powiedzieć, że zacząłem serię książeczek Malarstwo Światowe. I dwie pierwsze, Dürer i Monet, wyszły. Następny będzie Van Gogh i Rubens. Także no nie wszystko w porządku. Teraz tylko trzeba stworzyć snobizm na piękny. Na piękne książki do oglądania i do stawiania w przestrzeni domu, tak jak w różnego rodzaju w modowych, niemodowych czasopismach, które mówią o urządzaniu domu, niech tam będzie jak najwięcej książek. Bogaty dom to bogaty w książki dom. Niekoniecznie trzeba je czytać. Zresztą kto czyta twoje książki, Bogdanie, te piękne? A je ogląda się przecież. Nawet jak ja u ciebie wydaję, a wydaję chętnie, to wiem, że ktoś kupi dlatego, że zobaczy tam ilustrację. A czy będzie czytał, to już następna sprawa. Widzieliście państwo trylogię Jerzego Bralczyka? To jest no trylogia. I właśnie, do oglądania jest świetna. Świetne są obrazki w środku zebrane przez... Ale ja chciałem powiedzieć, że my robimy ukłon dla tych, co nie czytają, bo w naszych książkach, albumach dzielimy tekst na fragmenty. Co jakiś czas przesuwając, bo doszliśmy do wniosku, że 10 zdań człowiek jest w stanie przeczytać, później sobie popatrzy na obrazki i znowu przeczyta trochę. Także stosujemy się do tej niechęci w ogóle rozbierania liter. Moda na ładną książkę, główna sprawa. Muszę wziąć w obronę słowa, które padają w tych książkach, bo na przykład wstęp pani Marii Anny Potockiej do Olimpijskiej jest po prostu znakomity i przeczytałem go z wielkim uznaniem i zafascynowaniem, mimo że tematyka dla mnie była niespecjalnie przecież bliska, a nagle zrozumiałem bardzo wiele z tej Olimpijskiej, więcej nawet niż oglądając jej obrazy. Z radością potwierdzam jakoś. Tak, to prawda, brawo. Bardzo się cieszę. No następną książkę wydamy, wydaj następną książkę o Maszy po prostu i tyle. Pani Mario, ja pani powiem, że to jest dużo książek zrobiłem, ale to jeden rzeczywiście z lepszych tekstów, jakie w ogóle dostałem do pracy przy książce. Gratuluję. Dziękuję. No ja jestem jednak zawodowym pisarzem, a nie wyłącznie historykiem sztuki. No, to widać. Chyba będziemy powoli się żegnali w tej edycji naszego programu. Nie wiem, czy jakieś pytania do mnie nie dotarły, czy do panów dotarły, do państwa dotarły jakieś pytania może? Podobno miały być jakieś... Ja tego nie śledzę, więc nie potrafię odpowiedzieć. No więc przyjmijmy, że chyba nie. Chciałem bardzo państwu podziękować za tę rozmowę w dosyć nieoczekiwanym kierunku za sprawą naszego nowego gościa, profesora Bralczyka, się potoczyła, ale dzięki temu nabrała dużej, jakiejś takiej niebywałej temperatury i dzięki temu może właśnie emocje, które tutaj zaczęły grać, powodują, że jest to zresztą fascynujące z tego punktu widzenia, że ta Olimpijska, która już wydaje się być historią przecież
absolutnie zamkniętą historią polskiego malarstwa, czy nie polskiego nawet, tak, czy w ogóle malarstwa, jest nagle taka żywa i ona ciągle wraca. Każdy artysta chyba sobie by tego życzył. Bardzo ale dziękuję. Tu jest jeszcze na koniec ważne to, co profesor Balczyk powiedział, że ważne jest w ogóle nie zaściankowość artysty, ale ważny jest przekaz jego dzieła, który zainteresuje wielu ludzi na całym świecie. I to jeszcze tak długo po śmierci, tak jednak przecież ile czasu minęło, kiedy właściwie... Często się zdarza, że po śmierci dopiero. To jest renesans. Oj, czy tak często? Wszyscy na to liczymy. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. 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 Tak, i teraz, okej. Okay. Dobrze. Czekaj, przerwę. Tak, tak. To...
ci z Państwa, którzy widzieli poprzednią naszą rozmowę, zauważą zapewne, że to jest kontynuacja i trochę w innym gronie, ale temat jest podobny i tematyka jest podobna. Mówimy cały czas o tym, jak o kulturze polskiej i o tym, jak ona się przydaje i do czego i po co ona jest. Coś zdaje się nie słychać za bardzo, tak? Tak jest. To jest nasze podstawowe pytanie, na które już profesor Jerzy Bralczyk próbował odpowiedzieć w poprzednim odcinku, kiedy mówiliśmy o Tamarze Łęckiej. Łączył do nas pan profesor Michał Kleiber. Dzień dobry, wieczór. Dobry wieczór. Akademii Nauk, fizyk, który będzie miał takie spojrzenie bardziej ścisłowca na te zagadnienia, co bardzo jest przydatne. Bogdan Szymanik, szef wydawnictwa Bosch, który wydał poprzednią książkę, o której mówiliśmy, i wydał wszystkie książki następne, o których będziemy mówili. A więc to pytanie, po co jest właściwie kultura, do czego kultura polska może nam posłużyć i dlaczego służy tak w za małym stopniu? Tak niewielu. Do kogo pytanie jest skierowane? Zacznijmy może od profesora Bralczyka, który nam tutaj ten wykład już rozpoczął w poprzednim wydaniu. Gdybym był wiedział, to bym pewnie nie rozpoczynał. A po co my jesteśmy kulturze? To wcale nie jest tak, że my jesteśmy wartością nadrzędną, a kultura jest gdzieś tam dalej. To kultura to my, może nawet kultura jako coś, co ten świat czyni sensownym i organizuje, wydaje nam się z takim podstawowym znamieniem człowieka. Ale rzecz jest w tym, że odczuwamy istotnie, Polacy, w każdym razie taki autostereotyp się pojawił i to pewnie uzasadniony, że kultura w naszym życiu odgrywa może trochę mniejszą rolę. No, przypominają mi się takie nieszczęsne próby też dodawania sobie wartości przez inne narody. To w Stanach Zjednoczonych, ukochanych przez nas, ukazała się książka Historia polskiej kultury, która zawierała wyłącznie puste strony. Ta złośliwość chyba nie jest tylko przynależna Amerykanom. Ona się pojawia też i u naszych sąsiadów, którzy może raczej bardziej na zachodzie. Bo na wschodzie nasza kultura bywała ceniona i jest do tej pory. No ale nam bardziej zależy na tym, żeby nas Zachód uznał za swoją część, także w tym aspekcie. Trudno nam się przebić. Tak? Może pytanie jest raczej dla nas ta kultura, czym jest i czym powinna być. Ty mówisz, czym powinna być polska kultura dla kogoś, dla świata. Nie. Ja o tym też nie mówię. Po co w ogóle kultura i czy Polacy w tej kulturze uczestniczą? Nasza sama świadomość, nas samych, tak jak mówię, w tym autostereotypie, zawiera pewien kompleks. No, czujemy, że daliśmy mało. No, próbujemy oczywiście. Przypomina się taka bardzo ładna scena z Gombrowicza, gdzie nauczyciel, Swerdy Durki oczywiście, który próbuje pokazać, że wszyscy wielcy twórcy zachodni mieli odpowiedników, to może nawet lepszych, wśród Polaków. Więc i wywołuje po kolei, mówi Bach, no to Moniuszko, a Beethoven, no to Chopin, o wiele lepszy jest Chopin. A powiedzmy Dante, no to my mamy Krasińskiego w to miejsce. No i te żarty Gombrowicza, które pokazują w gruncie rzeczy nasz kompleks, są dosyć trafne. No my próbujemy tak zaistnieć, bo wiemy, że kulturę tworzy cała ludzka cywilizacja. W jakich proporcjach trudno powiedzieć. No, tak się składa, że wydawcy, którzy, a tutaj mówimy o jednym konkretnym wydawcy, którzy mają możliwości pokazania też techniką jakość naszych wydawnictw, jeśli jeszcze do tego dodadzą materię, która także może imponować, no mają tutaj pewne miejsce do
mogą się zasłużyć. Mówiliśmy tutaj o Łempickiej jako o takiej postaci, która ważna jest przez to, że była świetną i popularną, bo cóż tu dużo ukrywać, malarką, miała dobre publicity też. No i nam imponuje jej polskość, czy też cieszymy się z jej polskości. Tak jak cieszymy się z polskości wielu, którzy akurat z niej się tak bardzo, bardzo nie cieszyli. No ale kultura jest wspólna dla wszystkich i właśnie wydawcy tej promocji tej kultury, akurat wydawca, z którym się dzisiaj spotykamy, ma zasługi znaczne i dla polskiej promocji polskiej muzyki. Mało jest równie pięknych książek jak Chopin, wydany przez Poszę właśnie, czy też w malarstwie to oczywiste, ale też i w literaturze, o której dzisiaj byśmy rozmawiali, bo tak jak się ogólnie myśli, nawet polska literatura, choć pisana w języku może mało rozpoznawanym i znanym w Europie, jest jednak dość znana przez liczne, czy to nagrody, czy to inne zjawiska. To akurat w wydawnictwie Boż wyszli nasi nobliści. O ile wiem, Rejmonta chyba nie wydawałeś do tej pory. Nie wydawałem. To przede mną. Tyle, czy to właśnie nie jest najbardziej niepokojące, że my się martwimy głównie o to, jak my jesteśmy postrzegani przez innych, prawda? Czy ktoś to doceni, tą polską kulturę? Czy, ja myślę, że na przykład, nie wiem, Francuzi o tym w ogóle nie myślą. Dla nich to jest ich kultura. To się bierze stąd, że my siebie samych postrzegamy tak, jak inni nas postrzegają. I jesteśmy z zewnątrz sterowni. I nie, gdybyśmy my byli wewnątrz sterowni, byli pewni siebie i sami siebie postrzegali tak bardzo dobrze, bez wpływów innych, no to bym się cieszył. Dlatego może częściowo przynajmniej jest tak mi bliskie myślenie Wschodu, zwłaszcza Rosji, która w polskiej kulturze zawsze widziała coś ciekawego. Ale my tego oczywiście przejąć nie możemy żadną miarą, bo dla nas jest ważniejsze, co o nas myślą gardzący skądinąd nami w znacznej mierze Amerykanie. Panie profesorze, zwracam się do profesora Kleibera. Jak to wygląda z pańskiej perspektywy? Czy kultura, nauka jest takie miejsce, jakie powinna? Czy pogarsza się ta sytuacja? Bo polepszać się chyba nie polepsza. Więc ja muszę powiedzieć, że moje życie zawodowe w ostatniej dekadzie czy dwóch tak się ułożyło, że ja przewodniczę kapitułom najróżniejszych konkursów związanych z promocją Polski, zarówno na rynku krajowym, mówiąc ogólnie rynku, jak i, mam na myśli oczywiście w społeczeństwie, jak i też za granicą. W związku z tym stałem się niejako takim praktykiem działań promocyjnych. Jednocześnie mam do tego, wyrobiłem sobie taki troszkę pragmatyczny stosunek. To znaczy na przykład na podstawie najróżniejszych ankiet, które prowadzimy po zakończeniu pewnego etapu właśnie promocyjnego, sprawdzamy, czy to się nam dobrze udało, czy nie. Mogę jako jeden z przykładów podać, że byłem organizatorem no już kilkanaście lat temu roku, dokładnie mówiąc 9 lat temu, roku poświęconemu stuleciu otrzymania Nagrody Nobla przez Marię Skłodowską-Curie. I zorganizowaliśmy wtedy, w co trudno uwierzyć, 300 imprez w Polsce i we Francji. I w sondażu, który poprzedzał te wydarzenia, we Francji tylko 30 parę %, 1/3 społeczeństwa kojarzyła Marię Skłodowską-Curie z Polską. Natomiast po tym przedsięwzięciu ta liczba Francuzów wzrosła dwukrotnie, do 2/3 Francuzów. Tak mówią wiarygodne sondaże. Krótko mówiąc, warto promować i można tutaj odnosić, no, jak myślę, spektakularne sukcesy. Ja myślę, że jednym z elementów promocji, i rozumiem, że to jest sedno naszej dzisiejszej rozmowy, jest kultura. Niewątpliwie
kultura nie jest właściwie prawidłowo doceniana, jeśli chodzi o narzędzie związane właśnie z budowaniem atrakcyjności naszego kraju, atrakcyjności kulturowej, intelektualnej, ale także gospodarczej, także turystycznej. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że budowanie naszego wizerunku to jest kluczem do tego, żebyśmy jakoś skutecznie realizowali nasze ambicje, zarówno polityczne, jak i gospodarcze, ale także wszystkie inne. I dlatego to, co się dzieje w Polsce dzisiaj przy wielu działaniach, które należy chwalić oczywiście, należy uznać niestety za niedostateczne. Nie potrafimy tego robić tak, jak robi wiele krajów. Z roku na rok ja obserwuję poprawę w tej sytuacji, przynajmniej jeśli chodzi o docenianie promocji, ale już z działaniami bardzo konkretnymi jest troszkę gorzej. Podsumowując to, powiedziałbym, że promocja poprzez osiągnięcia nasze w historii współczesnej, w kulturze, ale także w nauce, także w innych dziedzinach życia są w moim przekonaniu kluczem do tego, żebyśmy jako wspólnota mogli jakąś demonstrować satysfakcję i naprawdę wierzyć, że stanowimy silny element na mapie świata. Ja nie mam wątpliwości, że promocja osłabia ten nasz wizerunek, a nie to, że żeśmy nie mieli dokonań. Natomiast jak to przetłumaczyć na to, żeby to było atrakcyjne? I może jeszcze jeden podam przykład. W tej chwili ja jestem związany z pewnym portalem i z pewnym pismem, które postawiło sobie ambitne zadanie, żeby promować Polskę za granicą. I z okazji najróżniejszych rocznic wydajemy tam no, dosłownie dziesiątki artykułów o Polsce w obcych językach. Jest bardzo ważne, żebyśmy docierali do zagranicznego słuchacza, widza, czytelnika poprzez komunikację w jego języku, bo tylko to jest tak naprawdę skuteczne na świecie i mnie się wydaje, że to jest warte właśnie powiedzenia dobitnego. Tak promujemy Polskę w naszym kraju. Tutaj Tamara Rępicka, wydaje mi się, jest bardzo dobrym argumentem na rzecz tego, żeby w Polsce mówić o wybitnych artystach, bo ona też, zdaje mi się, że w pewnych krajach jest bardziej ceniona niż w Polsce w tej chwili. Mam nadzieję, że za pośrednictwem wydawnictwa Bosch to się zmieni niebawem. Natomiast jest faktem, że mamy dużo do zrobienia. Jesteście panowie, tak jak tu wszyscy siedzicie, autorami takiego fundamentalnego dzieła o stuleciu polskiej polskości właściwie, tak by należało powiedzieć, czy polskiej niepodległości, stuleciu. I chciałem zapytać, jak z takiej perspektywy to wygląda? Czy kiedyś kultura znaczyła więcej w Polsce, dla polskości, szczególnie wtedy, kiedy ta polskość była im słabsza, tym silniejsza kultura, tak rozumiem, bo im słabsze państwo, tym silniejsza kultura. Jak to w czasie przebiegało? Czy to się zmieniało na korzyść, czy właśnie na niekorzyść? Są możliwe dwie sytuacje, że kiedy traci się państwowość, traci się podmiotowość międzynarodową, to albo może zauważyć wynarodowienie. Tak czasem bywa. Tak bywa w jakimś tam stopniu. Na przykład tak było z Czechami chociażby. Inteligencja zaczyna funkcjonować już w obszarze niemieckim, by tak rzec. A to nie tylko kwestia literatury. To także kwestia innych dziedzin sztuki. Ale są i takie, jest taka możliwość, że naród czy społeczność, która się identyfikuje jako naród, właśnie w kulturze znajduje alternatywę obecną i możliwą dla innych rodzajów emanacji. Nie będziemy mogli funkcjonować w tym obszarze politycznym, czy nie będziemy graczami politycznymi, nie będziemy uczestniczyli w wielkich kongresach XIX wieku politycznych, ani nie będziemy granic ustalać, ale za to będziemy próbowali, a to tworzyć
dzieła, które będą rozpoznawane, a to, co może jeszcze bardziej ważne, sami dla siebie też znajdować to, co będzie nas łączyło. Czasami dochodziło do pewnych przesad, do pewnego, no tak jak na przykład z koncepcją mesjanizmu, która miała dostarczyć tego dowartościowania Polakom, co stawało się czasem śmieszne. Czasem ten rodzaj szukania przewagi był skazany na niepowodzenie albo no właśnie był niefunkcjonalny. No ale jeśli chodzi o język, no on się wtedy rozwijał bardzo. I malarstwo się XIX-wieczne rozwijało i muzyka poniekąd też, także w tej kulturze można było znaleźć się, Polacy się odnajdywali w tej kulturze jako w ojczyźnie, mówiąc patetycznie. To no było zastępcze, prawda? To było zastępcze. No w jakimś sensie, ale mógłby ktoś powiedzieć, że to może państwo jest zastępcze, a kultura jest czymś ważniejszym. Może lepiej funkcjonować w kulturze, a niekoniecznie musimy funkcjonować w tej obrzydliwej polityce. No to oczywiście rzecz jest z tego, jak się przyłoży to szkiełko do oglądania. No może takim naprawdę probierzem znaczenia jest nauka. Nasza nauka, która była związana z uczelniami no innymi, rozwijała się jednak. I w tamtym czasie też mieliśmy pewne osiągnięcia. No ale może nie było to aż tak spektakularne wśród wielkich odkrywców, wynalazców XIX wieku. Polaków nie było proporcjonalnie tak wielu, jak tych, którzy się do polskości przyznawali. No to jest kwestia oczywiście złożona. Pan profesor Klejber wspomniał Marię Curie-Skłodowską. Akurat miałem dosłownie parę dni temu taką relację Kozięca, który się znalazł w Warszawie i trafił do tego Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej, które jest na Freta. I był tam dosyć przerażony, ponieważ to muzeum jest strasznie zaniedbane i spotkał tam jakąś panią, która skarżyła mu się, że tutaj niczego nie może właściwie to zrobić w tym muzeum, że ono jest takie. I on właściwie bardziej ze współczucia tam się zaczął interesować tym muzeum niż czymkolwiek innym. Myślę, że my cały czas tracimy takie okazje, no bo jeżeli tam rzeczywiście cudzoziemcy się z tym muzeum zjawią, to tam nic nie zyskają, nic tam nie znajdą dla siebie ciekawego. A przecież jest to fantastyczna możliwość, że ona zresztą dużo lepiej, to muzeum się mieści w dużo lepszym miejscu niż Muzeum Powstania Warszawskiego czy Żydów, które są daleko od centrów turystycznych, a tam ono jest na samym Szlaku Królewskim i jest całkiem zapomniane. No, ja ze smutkiem muszę potwierdzić tę obserwację, którą usłyszeliśmy przed chwilą, mianowicie, że to muzeum w Warszawie, ono jest w marnym stanie. Ja muszę powiedzieć, że ja tę refleksję miałem już te 9 lat temu, jak chciałem z tego miejsca uczynić oczywiście pewien symbol dla obchodów otrzymania przez Marię Skłodowską-Curie drugiej Nagrody Nobla. I to rzeczywiście nie wypadło tak, jakby bym chciał. To jest dowód na to, że takimi instytucjami nie potrafimy się prawidłowo opiekować. Tam, ja nie wiem jak jest teraz, ale tych parę lat temu to tam gospodarzem tego muzeum było Polskie Towarzystwo Chemiczne, które po prostu nie miało środków na to, żeby o to muzeum zadbać. Najwyższy czas, żeby to się stało. To nie jest pewnie jedyne muzeum, które wymaga dofinansowania i o to pewnie też powinniśmy dobitnie apelować. Także ten element to jest dowód na to, jak my potrafimy słabo dbać o coś, co jest samograjem. To jest rzecz, która by przyciągała ludzi w sposób zupełnie naturalny. Ja nad tym bardzo ubolewam. Tak się wydaje, że to aż się prosi, prawda, żeby coś takiego tam urządzić. Dużo, dużo łatwiej i dużo lepiej sobie z tym radzi nasz trzeci rozmówca, Bogdan Szymanik, którego niestety straciłem teraz z oczu, ale pewnie jest. Nie ma? Aha, to za chwilę do niego wrócimy. Nie wiem, dlaczego się
Właśnie chciałem zapytać go o jego osiągnięcia w tej dziedzinie, ponieważ książki, które wydaje, są wspaniałe. To może panu zapytam jako autorów przede wszystkim tej fundamentalnej pracy, o której mówiłem, o stuleciu niepodległości, która w różnych aspektach to opowiada na temat tych właśnie z różnych aspektów polskiej niepodległości. Jest to takie ogromne dzieło, aż nawet rozmawiałem kiedyś o tym z jednym z wybitnych znawców tematyki, mówi, że wspaniała ta książka, tylko ma jedną wadę, nie można jej wziąć ze sobą do łóżka. Ona jest po prostu za duża do tego. Trzeba ją specjalnie czytać. Kiedyś tak bywało, że były takie stojaki do książek, to przecież stare książki w dawnych wiekach, kilkaset lat temu, miały też pokaźne rozmiary i żeby je czytać, trzeba było pewnych podpórek. No zacznę może od takiej rzeczy trochę nieprzyjemnej, nawet nie wiem, czy warto o tym mówić, bo tak się niestety składa, że tego rodzaju wydawnictwa oczekują, pożądają, muszą mieć jakieś wsparcie instytucjonalne. To najczęściej bywa tak, że to wsparcie instytucjonalne jest związane z, szeroko mówiąc, władzą, z tymi, którzy dysponując pieniędzmi, pokazują, że zależy im na promocji, na pokazaniu nawet Polakom tych wielkich osiągnięć. No a tu akurat tak się złożyło, że nie spotkała się ta publikacja z jakimś szczególnym zainteresowaniem tak zwanych czynników. Liczyliśmy na to, że ta książka będzie obecna w wszelkiego rodzaju ekspozycjach międzynarodowych, też w naszych ambasadach, instytutach. No tu z różnych względów nie było aż takiego zainteresowania, na jakie naszym zdaniem ta książka zasługiwała. Ona miała być z jednej strony pewnym kompendium, czyli miała zawierać jak najwięcej, ale w sumie dość lapidarnie, jak najszerszym spektrum dokonań związanych od czasu niepodległości. No tak się składa, że może eksponując niepodległość, dzisiaj także świętujemy ją przecież, bardziej powinniśmy zwracać uwagę na to, co się stało z Polską i na to, co Polska robiła po uzyskaniu tej niepodległości, niż na sam proces uzyskiwania niepodległości. No bo cóż tu dużo mówić, nie jest tak, żebyśmy niepodległość wywalczyli w bitwach, do czego nasza historia nas przyzwyczajała. No raczej ta niepodległość nam się stała. No osiągnęliśmy to, ale nie w wyniku, przede wszystkim w wyniku układów politycznych, zaangażowanie militarne, które tak bardzo patetycznie bywa wspominane i bywa powodem do świętowania, w tym przypadku akurat nie było głównym naszym atutem. No, Rosja się rozpadła, Niemcy przegrały wojnę, Austro-Węgry się rozpadły. No cóż było zrobić? No, Polska powstała. O ile wiem, Czesi, którzy też wtedy dostali niepodległość, nie używają tego słowa jako wielkiego sztandaru. No ale ważne było, co się stało potem. I ta książka miała pokazywać, co się stało potem, co działo się potem, jak można było to wszystko zagospodarować. No ale tak jak mówię, książka potrwa, książka będzie jeszcze trwała. Mam nadzieję, że jeszcze zyska sobie czytelników i tych, o których mówiliśmy wcześniej, nie tylko czytelników, ale i tych, którzy będą chcieli ją widzieć, oglądać, zapoznawać się z nią, bo jest to piękna książka. Staraliśmy się przede wszystkim uwzględnić wszystkie różne aspekty tej działalności polskości po niepodległości, ponieważ tak się jakoś składa, że głównie my w pewnych dziedzinach czujemy się silni, a w bardzo wielu dziedzinach nie bardzo. I jeżeli mówimy na przykład o wybitnych autorach, to musimy przez poetach, która jest w zasadzie w czołówce światowej, ciągle jakiegoś Nobla, nawet i ostatnio prozaiczka dostała Olga Tokarczuk, no więc literaci tak, ale już na przykład wybitny wynalazcy już gorzej. Michale, przepraszam, czy mnie słychać teraz?
Trochę cię słychać. Dobrze, to zrobię tylko troszkę. Tylko wtedy, kiedy mówisz. Rozumiem, dobrze, będę próbował. Jeśli można się wtrącić, bo niespodziewane dosyć problemy techniczne, niby utechniczniona jest moja firma, a jednak coś nawaliło. Ja się wtrącę, jeśli można, do tej części pierwszej, gdy zaczęła być mowa o kulturze. Powiem dwa słowa o wydawnictwie tutaj, głównie do Jurka, ale do wszystkich też. Założyłem sobie dwie misje. Po pierwsze, poruszamy się w kraju o stosunkowo niskim zainteresowaniu kulturą. To czytelnictwo, o którym wspomniałem, że jesteśmy na drugim miejscu od końca w Europie, jeśli chodzi o poziom czytelnictwa, to również odnosi się do innych dziedzin kultury. Zainteresowanie kulturą Polski i Polaków jest dość mierne. Taką trochę intencją naszych działań wydawniczych jest zainteresowanie kulturą pewnej ilości, rosnącej ilości Polaków, nazwijmy to. Oczywiście no, to jest orka na ugorze, ale i taka never ending story, ale tę próbę robimy. I to jest jedno działanie, które przybliża no, kulturę, malarstwo, poezję, literaturę i tak dalej Polakom. Jakość wydań, mamy cichą nadzieję, że spowoduje rosnące zainteresowanie i to jest jedno nasze działanie. A drugie to jest temat, który poruszył profesor Kleiber też, to znaczy kwestia promocji Polski w świecie. Ja śmiem uważać, że najsilniejszą stroną Polski pozostaje kultura, czy jest kultura i całe szczęście zresztą, bo przecież my nie mamy Nobli oprócz Marii Curie, Nobli z dziedziny nauki, technologii, techniki. Mamy pokojowego Nobla. Mamy, tak, ale mamy przede wszystkim poetów i pisarzy i to są nasi nobliści. Mamy niezwykłą siłę polskiej muzyki poważnej. Penderecki, Lutosławski, Górecki, całe mnóstwo. Mamy bardzo silny polski plakat. Mamy Polska Szkoła Plakatu. Mamy bardzo silny film. Polska Szkoła Filmowa też się mówi. I to jest ta drugi element naszej głównej działalności, czyli promocja Polski na świecie. I tak sądzę i mam takie przekonanie, nawet jeżeli ktoś uważa inaczej, że warto wizerunek swojego własnego kraju poprawiać w stopniu, w jakim my jesteśmy w stanie. To sprawia radość niezwykłą. Jeżeli powiedzmy Marisa Łępicka, przepraszam, powiedziała mi przedwczoraj, że, bo dotarła do niej książka, że jest ileś 10 albumów wydanych na świecie tej Tamary Łępickiej, cały czas mi Masza Potocka wchodzi, Tamary Łępickiej i nasz jest najlepszy. No, to dobrze, niech ta zaistnieje ta książka w całym świecie i niech również przypomni jedną z wielu polskich artystek, które zdobyły światową renomę. Więc zgadzam się z Michałem Kleiberem, że w zakresie promocji Polski robimy strasznie dużo błędów i źle je wykorzystujemy, źle wykorzystujemy szansę. Tą jedną z największych szans, jeśli nie największą, czyli tą kulturę pokazujemy nie zawsze umiejętnie, a dzisiaj właściwie wizerunek Polaków często jest postrzegane jako tam grupę kłócących się polityków. Ja opowiem Państwu jedną przygodę, którą miałem, mianowicie tak się wkurzyłem na jakąś kolejną rozmowę polityków w telewizji, że zdecydowałem się wysłać 460 egzemplarzy książki Savoir Vivre do posłów wszystkich, żeby przeczytali i podwyższyli standardy rozmowy, bo to było nieznośne. I to codziennie jest nieznośne. Ja podtrzymuję to. Bo zrobiliśmy kolejny dodruk na szczęście, czyli jednak część Polaków chce się tutaj do tego podwyższyć swoje standardy, ale bardzo by się przydało przeczytanie ze zrozumieniem przez wszystkich posłów takiego czegoś i podwyższenie poziomu rozmowy, bo schodzimy na poziom poniżej lustra wody i to nie jest dobre. Nurkujemy. Chciałbym jedno zdanie wtrącić.
wtrącić tutaj. Bogdan ma sygnał, że przeczytali te posłowie. No właśnie. Myślę, że wszyscy się skarżą na to, że Polacy nie czytają, nie mają zapotrzebowania na kulturę. I tak można by dojść do wniosku, że w zasadzie sprawa jest niemal przegrana, bo zachęcanie do tego wcale nie daje pozytywnych efektów. To może by odpuścić te pokolenia, które już powoli schodzą, no niestety nasze pokolenia, i spróbować inwestować w młodzież. I tutaj znikł mi Bogdan, którego chciałem zapytać, jestem. Może on słyszy. Czy ma taką politykę wydawniczą, która by mogła pokazać, że nawet jeśli dzisiaj Polacy nie są aż tak kulturą zainteresowani, to można będzie sprawić, także wydawnictwami wspaniałymi, że młode pokolenie będzie trochę lepiej nastawione do kultury, do literatury, do malarstwa, do muzyki, do wszystkiego. Czy masz jakieś plany związane z młodym pokoleniem, albo też wyobrażenie takich planów, które można by realizować, czy to w wydawnictwach, czy to w inny jakiś sposób? Odpuśćmy już, z nas się nic nie wyciśnie, ale może nasi wnukowie coś jeszcze są do ocalenia. No więc powiedziałbym, mam i nawet trochę działamy. Troszeczkę udzielałem się w Radzie Polskiej Izby Książki. Polska Izba Książki ma... A czy mógłbyś przesunąć swój wizerunek, tak, żebyśmy widzieli nie tylko twoje czoło? Aha, no tak. Ja tej chwili rozmawiam z komórki, więc przeniosłem się do swojego gabinetu. I stąd jest trochę gorzej, bo to nie taka kamera. Ale rzeczywiście powstała fundacja, którą założyło około 20 wydawców, promująca czytelnictwo, i w tym zakresie działamy. Pewne działania podjął Instytut Książki, też chcąc trafić do najmłodszego pokolenia. Fundacja działa w ten sposób, że nawet książki są dla noworodków, i nawiązaliśmy kontakt z wieloma szpitalami, z Ministerstwem Zdrowia, żeby noworodkom wręcz matki czytały. Ponoć, a dzieciom poczętym też, czy nie? No poczętym. Mówimy o poczętych, że to jakoś bardzo, bardzo dobrze rozwija i że jednak w jakiś sposób jest rejestrowane w mózgu maleństwa. Więc jest parę działań różnych instytucji, które też rozumieją, że trzeba uderzyć do młodego pokolenia. Ja ze swojej strony też podjąłem taką próbę, która na razie jeszcze nie do końca jest sprawdzona, ale usiłujemy, ponieważ wydajemy całe mnóstwo książek o sztuce, usiłujemy zrobić takie książki dla dzieci o sztuce, przybliżające sztukę dzieciakom. Zrobiliśmy takie malowanki, gdzie jest obraz, powiedzmy, Matejki, a na drugiej stronie jest zarys sylwetek do pomalowania przez młodego człowieka. I wydaliśmy taką książkę właśnie Matejko, Chomik Wincent i Świat Sztuki. Matejko, Chomik Wincent i Świat Sztuki Wyspiański. I chcemy to kontynuować, mając nadzieję na współpracę z muzeami, gdzie zaczynają rodzice chcieć swoje dzieciaki też przybliżać dzieciakom sztukę, i są różnego rodzaju kursy czy mini szkoły przy muzeach. No teraz jest pewien paraliż spowodowany pandemią, ale sądzimy, że ten proces się zacznie. Rodzice wyedukowani zaczynają wierzyć, że konieczne jest uczenie dzieciaków i czytania w ogóle, ale również ci ambitniejsi chcą dzieciakom przybliżyć sztukę. Więc takie działania są robione, natomiast na pewno byłoby wspaniale, gdyby ja nie jestem za centralizmem, ale gdyby ten ogień poszedł szerzej, od góry do dołu i od dołu do góry. Warto podkreślić, że w wydawnictwie Bosch macie bardzo specyficzny punkt widzenia, ponieważ wydawnictwo mieści się w Lesku, daleko od centrów, że tak powiem, dużych centrów życia takiego kulturalnego w Polsce. I tu ciekawe, jak to obserwujesz, czy właśnie w takich miejscowościach, które są daleko od kultury, które mają jeszcze trudniejszy dostęp do kultury niż
niż mieszkańcy miast. Czy jak to wygląda właśnie tam? Czy to jest dużo gorzej, czy może nawet lepiej? To bardzo trudno jest, bo to trzeba by twarde statystyki prowadzić, ponieważ w całym kraju jest tak źle, jak mówię, 62% Polaków nie przeczytało przez cały rok tekstu dłuższego niż 3 strony. To właściwie chyba gorzej tu na prowincji nie może być. Ja sądzę, że to jest średnia krajowa, słaba średnia krajowa. Mamy pierwszy od wielu lat sygnał, że o 1% wzrosło czytelnictwo. Mam nadzieję, że po tym roku okaże się, że 2%, bo w czasie pandemii jakby mamy takie sygnały, że troszkę więcej ludzie kupują książek. Daj Boże. Natomiast tutaj każdy musi coś zrobić, czy powinien coś zrobić ponad swoje standardowe obowiązki. Czyli poza wydawaniem książki my zdecydowaliśmy się już kilkanaście lat temu na zrobienie takiej imprezy Bieszczadki Lato z książką. Robiliśmy to przez wiele lat, zapraszając wspaniałych autorów. Wszyscy tu obecni byli w Bieszczadach. Najczęściej chyba był Jurek Bralczyk, był chyba z 10 razy albo coś koło tego. Więc przybliżając ludziom właśnie książkę poprzez autorów książki. To zawsze jest atrakcja, gdy autor podpisze, gdy w domu się ma z autografem i tak dalej. Więc to są takie działania, oczywiście jest to mikroskala, ale wyobrażam sobie, że jeżeli 100 wydawców by coś takiego zrobiło w tam swoich rejonach, gdzie funkcjonują, to zawsze o ten ułamek procenta to czytelnictwo by się podwyższyło. A za czytelnictwem idzie kultura. To jest człowiek oczytany, ma większą wiedzę, ale również porusza się na innym poziomie kultury. To jest tutaj byłaby chyba ważna współpraca z Ministerstwem Edukacji. I dobrze by byłoby, żeby też Ministerstwo Kultury zintensyfikowało te działania. Mam hopla na punkcie książek, więc dla mnie Te hasła, które tak pięknie kiedyś padły, że książki są dowodem na nasze człowieczeństwo, czy też, że książki są naszym kulturalnym dowodem, przez to okazuje się, że jesteśmy społeczeństwem. Trzeba strasznie o tym pamiętać. Trochę się dziwię tej waszej wierze w ministerstwa, dlatego że widzę, że nawet pan profesor Klejber jest trochę zdziwiony tym, że tak bardzo liczycie na te ministerstwa. Mam wrażenie, że może lepiej byłoby dać sobie z nimi spokój. Zgłaszamy potrzebę, czy liczymy na nie, to Michał Klejber. Słuchajcie, jeśli można dwie uwagi, które nawiązywać będą do tego, co tu szerzej już zostało omówione. Pierwsza jest taka, że tutaj Michał wspomniał o, i to potem zostało już rozszerzone przez Jurka, o tym przepięknym albumie Polska 100 lat. W jednym z tygodników ukazała się recenzja, w której znalazło się takie zdanie: najpiękniejsze CV Polski, jakie widziałem. I to dla mnie symbolizuje to, o czym mówił Bogdan, że i Jurek, że to jest typowy przykład, że takie dzieło powinno znaleźć drogę do czytelników, do widzów w wielu krajach i także w Polsce szeroko. Czyli krótko mówiąc, w promocji liczy się nie tylko to, żeby wyprodukować dzieło, ale także, żeby je umieć upowszechnić. To jest niezwykle ważne i tutaj oczywiście musi być współpraca obywatelska z urzędami najróżniejszymi, w szczególności z rządem. I to jest warte na pewno podkreślenia. Druga uwaga moja jest taka, ja się na wstępie przedstawiłem jako w pewnym sensie pragmatyk i taki praktyk troszkę promocji, to muszę powiedzieć, że w szacunku dla opinii, że o to powinniśmy zachęcać, powinniśmy o tym mówić, to bardziej skuteczne są w dzisiejszym zmaterializowanym świecie argumenty troszkę innego rodzaju. Na przykład
że budowa naszego wizerunku jako kraju nowoczesnego, w którym jest piękna tradycja i to budzi zupełnie inne zaufanie do tego kraju i to jest ważne dla przedsiębiorców, którzy tu mogą inwestować z zagranicy. To jest ważne dla na przykład studentów zagranicznych, którzy by zechcieli przyjechać na nasze uczelnie. Jest cały szereg elementów, które przez promocję Polski można wzmocnić. Mi się wydaje, że tego typu argumenty dla decydentów mogą być bardziej przekonujące niż mówienie, że oto zwiększenie czytelnictwa to powiększy naszą kulturę narodową, bo jak spojrzymy w telewizor, to tam jak gdyby nikt o to przesadnie nie dbał, żeby ta kultura była wysoka. Więc mówiąc krótko, to może wstyd o tym mówić, ale tego typu promocja byłaby według mnie też niezbędna do tego, żebyśmy mieli zadowolenie na końcu. No tak, tutaj warto przypomnieć ostatnie wydarzenia, kiedy próbowano twórców kultury wesprzeć jakimiś dotacjami i skończyło się to jednym wielkim skandalem, ponieważ okazało się, że głównie dotacje dostali artyści dyskotolo i tacy, którzy w zasadzie powinni zaprzestać swojej działalności i to byłoby największą korzyścią dla polskiej kultury, a nie żeby jeszcze dostawać wsparcie. To jest zresztą fatalna chyba sytuacja, która się wydarzyła, ponieważ no, zrezygnowano chyba z dotowania w ogóle artystów w tej sytuacji, która się wydarzyła, że strasznym to się spotkało, straszną krytyką, właśnie lista tych twórców, którzy dostali wsparcie. Czyli nie tylko, że zostaliśmy w punkcie wyjścia, ale właściwie jeszcze się cofnęliśmy, ponieważ do tego społeczeństwo nabrało przekonania, że artystów wspierać nie można, bo dostają pieniądze jacyś ludzie, którym się to w ogóle nie należy. Nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzicie. No ja bym chciał raczej dopingować niż krytykować, bo to się rzeczywiście nie udało, masz Michale rację. Nieszczęśliwe, bo zastosowano algorytm, który ma uzasadnienie w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych i innych, natomiast niekoniecznie w kulturze, bo to jest specyfika kultury i trzeba mieć pełną świadomość, że to trochę inaczej działa. Natomiast ja osobiście bardzo, bardzo chciałbym wierzyć, że takie instytucje jak Instytut Adama Mickiewicza, zasilone fachowcami, którymi są w stanie dla promocji Polski na świecie zrobić bardzo wiele. Powinien być w tym przypadku pewien, nie urząd centralny, ale pewien koordynator różnych działań, wielu ludzi, którzy robią rzeczy ważne, mogące polski wizerunek poprawiać, czy też Polskę szerzej promować. I takiego koordynatora w Polsce nie ma. My, ci, którzy to robią, ja to robię na swoje ryzyko, swój koszt z wielką pasją, żeby była jasność i w żadnym razie nie zamierzam się skarżyć. Natomiast takich prawdopodobnie osób jest trochę więcej i one są niewykorzystane, jak również produkty są niewykorzystane. Brakuje koordynatora i tu bym zachęcał władze, niezależnie od ich opcji politycznej, żeby świadomość, że wizerunek Polski, promocja Polski przez kulturę ma głęboki sens i służy nam wszystkim, nawet poprawie naszego samopoczucia, ponieważ zawodowo i Michał, i ja się zdarza, i każdy z nas zapewne wiele jeździmy po świecie, to ja wolę, jak patrzę na mnie, a Polak, i mówią z sympatią, fajnie tam u was, niż jak słyszę, o, Polak, a co się tam u was dzieje? No, więc ten wizerunek to jest nie tylko taka promocja czysta w postaci produktu albumu Chopin, albumu na stulecie. Każda rocznica zresztą jest świetnym momentem do wykorzystania. 40-lecie Solidarności i tak dalej. My te okazje odgrywamy. Nie chcę krytykować, ale przecież na stulecie niepodległości Polski powinni być wszyscy prezydenci wszystkich zaprzyjaźnionych z nami krajów. To była tak fantastyczna okazja i też niewykorzystana. Więc tutaj... Przyjaźnią z nami. Proszę?
Tak się nie przyjaźnią z nami. Nie, nie, wolę uciekać trochę od polityki, ale miejmy świadomość, że okazję tracimy, a szkoda. Tak samo lecie tam Szymborskiej, Nobla, czy Miłosza, czy coś. No świetne okazje przypomnienia tej dobrej części Polski, tych rzeczywistych osiągnięć, a nie domniemanych, nie wykrzyczanych do mikrofonu. Profesor Braczy? Dominował, tak jak zresztą w wielu dyskusjach, naszą rozmowę, taki jeden wyraz, do którego się odwołujemy bardzo często, mianowicie wizerunek. To funkcjonowanie wizerunkowe myśmy już zaakceptowali. Ważne jest nie to, jacy jesteśmy, ale jaki wizerunek tworzymy, jak nas postrzegają. No jesteśmy tacy, jakimi nas widzą i tak sobie myślimy. No bardzo, ja wiem, że tego się tak szybko zmienić nie da, ale tak tęsknię do tego czasu, żeby można było powiedzieć, czyń każdy w swoim kółku, jak każe Duch Boży, a całość sama się złoży. Żebyśmy czynili tak właśnie, jak Duch Boży każe, żebyśmy byli możliwie najlepsi i potem to dopiero się... Albo inaczej to kształtują się oczywiście stereotypy. Przeczytałem niedawno pewien tekst, zresztą bardzo inteligentny, felietonowy, ale tym razem akurat nie Michała, chociaż to są najlepsze zawsze były felietony i są, o tym, jak pojechał do Białegostoku. Białystok jest dla Polski czymś, też białostocki jest dla Polski czymś takim jak Polska dla Unii, a może nawet dla Zachodu. Cokolwiek będzie tam się działo, a piękne to miasto, mieszkałem tam i piękni ludzie, mądrzy i wszystko jest wspaniałe, to będziemy wiedzieli, że tam są pochody nacjonalistów, że jest to za, no powiedzmy, no za coś tam, za pyziałe jakieś takie regiony i ten stereotyp Białegostoku niestety będzie nam towarzyszył, choćby się tam Bóg wie co działo, a dzieje się. No i takim białym stokiem no, trochę trudno przestać być. No, były różne próby. Były próby przez podkreślanie swojej białostockości i być może takie podkreślanie specyfiki mogło być interesujące. Z uwagą śledzę teksty Szczerka, który pisuje w Polityce i nie tylko, i na tematy tych naszych terenów, które w pewien sposób stereotypy dźwigają na sobie, ale jakoś funkcjonują. No właśnie, jak funkcjonują? Może... Ale właśnie wydawnictwo Bosch jest zaprzeczeniem takiego stereotypu. Otóż to właśnie, to jest dobra konkluzja. I wydawnictwo Bosch, choć wydaje się jako wydawnictwo też na zewnątrz tylko wizerunkiem, to w istocie po prostu robi dobre książki i te książki przyjemnie wziąć do ręki. I takich jest trochę miejsc w Polsce i takich producentów i takich artystów. A ten wizerunek strasznie nam gmatwa i zapośrednicza i sprawia, że my myślimy nie o sobie samym, tylko jaki mamy wizerunek. Tak, żeby się jeszcze próbował. Jak Jurek. Na Podkarpacie wydawnictwo Bosch prowadzi bardzo ożywioną działalność, zupełnie nie kojarzącą się z tym regionem. Jak Jurek użył słowa wizerunek i słusznie nadał mu duże znaczenie właśnie w tym kontekście, o którym mówimy, to ja pozwolę sobie wejść na ten językowy obszar i powiem, że inny sposób mówienia na ten temat to jest o budowaniu marki Polska. Do tego służy, to jest znowu piękne polskie słowo, branding. I to są słowa, które się teraz często spotyka. Marka Polska to jest coś, co powinniśmy wszyscy budować. I ja bym w pewnym sensie na zakończenie chciał powiedzieć, że wydawnictwo Bosch jest czymś zupełnie wyjątkowym. Jeśli się spojrzy na dokonania wydawnictwa, na to, jak piękne rzeczy, jak ważne zostały w ostatnich wielu latach opublikowane, to trzeba po prostu wyrazić najwyższy szacunek dla działalności prezesa i całego wydawnictwa. To no, muszę podziękować, choć czerwienie się, bo to aż za dużo komplementów.
Proszę? Nie widzimy tych podziękowań niestety. Widzimy tylko górną część, czyli mózg wydawcy. O, teraz. Teraz jest wizerunek Fizis. Także. Pokażę kilka. Jesteś twarzą swojego wydawnictwa. To jest świeża rzecz pana profesora. Pięknie napisał. Sawka zilustrował. Jedna z rzeczy, które... A Michał Ogórek napisał na skrzydełko coś bardzo interesującego. Także wszystko w rodzinie. Ponieważ uważam, że książki, jakie wydaje Bosz, są godne tego, żeby napisać najlepsze, największe pochwały. Robisz to naprawdę wspaniale. Te książki są piękne. Te pochwały, które być może słyszeliście panowie, to są pytania, które tutaj do nas bardzo dużo osób przesyła. Nie wiem, czy mamy jeszcze czas na to, ale pytanie, co planujesz w najbliższym czasie do wydania? Ja do wydania. No, kontynuujemy ten wielki program Tamara Łębicka. To znaczy powstaną w sumie trzy książki, robimy reprodukcję, kalendarze i tak dalej, i tak dalej. Kontynuujemy serię najwybitniejszych polskich plakacistów, to jest po kilka albumików rocznie powstaje. Kontynuujemy serię malarstwa polskiego i zaczęliśmy serię, wspomniałem poprzednio, z malarzami światowymi od Dürera. Zaczęliśmy, teraz będzie Van Gogh, Monet wyszedł, będzie Van Gogh i Rubens. I z dużych pozycji robimy kolejny album o Polsce, też pewnie nie w jednej wersji językowej. Tutaj będziemy współpracowali z polskim UNESCO. Tu uśmiecham się do Michała. Chcemy znowu ładną Polskę wydać. My wydaliśmy już kilkanaście albumów o Polsce. Bywało, że 9 wersji językowych, a teraz chcemy wydać, zmieniając trochę proporcje, między nowoczesnością a zabytkami. Zwykle dominowały jednak rzeczy, które przez stulecia były robione, bo są piękne. One będą oczywiście w albumie, ale w ostatnim 30-leciu jednak wydarzyło się w polskiej architekturze i wyglądzie polskiej ulicy tak wiele, że będziemy chcieli procent tych rzeczy, które się zadziały w ostatnim 30-leciu, troszeczkę zwiększyć, znacząco, nawet powiedziałbym znacząco zwiększyć. To jest kolejna ważna pozycja. No i kontynuujemy oczywiście albumy o sztuce. Tu nie przestajemy. Nasz przyjaciel Jerzy Bralczyk obiecał napisanie następnej książki, którą też niechybnie wydamy. I dużo się dzieje, tak bym powiedział. To jest bardzo konsekwentna strategia, widzę. Tutaj przekazuję ci taką sugestię też z głosów słuchaczy, czy należałoby tłumaczyć tych albumów również na chiński i japoński. Taka to jest sugestia, że właśnie chiński i japoński tutaj jest najbardziej przyszłościowym kierunkiem. Więc... Już informuję. Mieliśmy już taką przygodę, jak był rok chopinowski. Wydaliśmy w kilku wersjach album Chopin normalny, później ten luksusowy, ale wydaliśmy też przewodnik śladami Chopina. I ten był wydany chyba w 10 językach, w tym japoński i chiński. A usiłujemy, rozmawiamy w tej chwili z wydawcami, to straszna była zabawa zresztą z tymi krzaczkami. Rozmawiamy z poważną agencją chińską, która jest zainteresowana jakimiś naszymi książkami i wolelibyśmy, żeby oni kupili od nas licencję i wydali na swoim rynku. Nam się udało sprzedać licencję do Korei Południowej, na przykład na Chopina. Nie tylko do Włoch, Niemiec, co naturalne, ale do Korei Południowej. Więc chcemy na tamte rynki troszeczkę uderzyć, ale raczej nie produkując tego, bo sprawa dystrybucji jest niezwykle trudna, raczej usiłując znaleźć wydawcę chińskiego, japońskiego, który kupi od nas licencję i wyda w ich języku. Tak, czyli ta sugestia już właściwie została przez ciebie wykorzystana wcześniej i spełniona. Jest jeszcze takie prowokacyjne trochę pytanie do wszystkich panów. Nie oczekuję, że zaraz odpowiecie, ale może niech zawiśnie to pytanie między nami, mianowicie jakie zdaniem panów będzie młodzieżowe słowo roku?
być może nie to słowo nawet nie powinno paść w naszym programie, bo nie, trochę się domyślam, jako odpowiedź chodziło, ale przekazuję, że również takie pytanie padło. Ale nawet gdybym wiedział, to bym nie powiedział. Tak sobie pomyślałem, że nie będziemy odpowiadali na to pytanie, tym bardziej, że chyba się wszyscy trochę tego domyślamy. Bardzo dziękuję za tak owocną dyskusję i nawet, że pod nieobecność Bogdana próbowaliśmy cię tutaj cały czas prezentować, ale wróciłeś, no i... Przepraszam za te techniczne problemy. Tak jest. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję i pozdrawiam was serdecznie. Dziękuję bardzo. Posłuchaj, dam jeszcze swoją...